Pracownicze plany kapitałowe. Co poszło nie tak, że no, 1/4 Polaków w zasadzie się zdecydowała na uczestniczenie w PPK? Badania, które przeprowadziliśmy wśród firm oferujących PPK, bardzo wyraźnie pokazują, że jednym z takich kluczowych czynników mających wpływ na naszą decyzję o przystąpieniu bądź nie, miało zaufanie do systemu emerytalnego i niestety zmiany, które miały miejsce w otwartych funduszach emerytalnych w 2013 roku wpłynęły na nasze poczucie, że środki również z PPK mogą nam zostać po prostu zabrane. W związku z tym szereg osób boi się podjąć decyzję o kierowaniu swojej części wynagrodzenia do pracowniczych planów kapitałowych. Był to taki kluczowy punkt, jeżeli chodzi o podejmowanie naszych decyzji. Oczywiście COVID również wpłynął w jakimś zakresie na pewne obawy, które mamy, jeżeli chodzi o nasz budżet domowy, więc ten okres nie był pomocny przy podejmowaniu decyzji. Natomiast firmy oferujące zwróciły również uwagę na to, czy pracodawca był zaangażowany, czy nie. I wśród tych firm, które wykazywały duże zainteresowanie i promowały wśród swoich pracowników ideę PPK, tam rzeczywiście współczynnik podejmowania pozytywnych decyzji i przystępowania do programu był wyższy, natomiast w firmach, gdzie pracodawcy nie wykazywali tego zainteresowania, nie angażowali swoich pracowników, wówczas to również miało taką negatywną korelację, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji osobistych o przystąpieniu bądź nie do PPK. A co zdaniem Pani decydowało o tym, że pracodawcy mieli pozytywny lub negatywny stosunek do tego programu? Tutaj myślę, że jest kilka czynników. Z jednej strony PPK generuje pewne dodatkowe środki po stronie pracodawcy, w związku z tym taki czysto ekonomiczny wymiar. Z drugiej strony jednak brak takiego również zaufania do pewnych rozwiązań systemowych. Jeżeli chociażby chodzi o te długoterminowe oszczędzanie, tutaj również ten aspekt się pojawiał. I COVID, rzeczywiście ta niepewność, jeżeli chodzi o z jednej strony działania rządu, z drugiej strony o realne zyski firmy, powodował też swego rodzaju taki zastrzyk niepewności, a w konsekwencji mniejsze zaangażowanie w dyskusje związane z PPK. Zdaje się, że w Państwa badaniu było jeszcze pytanie o preferencje podatkowe, tak? O ulgi podatkowe. Ulgi podatkowe od pewnego czasu pojawiają się w dyskusjach dotyczących PPK. Przede wszystkim zwolnienie pracowników z opłat ponoszonych z tytułu tej części płaconej przez pracodawcę. To jest taki faktycznie dosyć istotny aspekt podnoszony podczas naszego badania i mamy nadzieję, że to będzie aspekt, który będzie dyskutowany w następnym roku przy okazji przeglądu funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych. A co jeszcze Pani zdaniem powinno się zmienić w programie PPK, żeby miał większy zasięg? Pokazywano czy wskazywano na kilka takich kluczowych rzeczy. Z jednej strony instytucje finansowe bardzo aktywnie uczestniczyły w tym projekcie wdrażania dalszego i kolejnych etapów PPK. I tutaj chyba za kluczowe uznano zmiany, które miałyby ułatwić kontakt z klientem, czyli pozyskiwanie danych kontaktowych do klienta, co umożliwi te budowanie bezpośredniej relacji z instytucją finansową i też łatwiejsze komunikowanie się, informowanie o wszelkiego rodzaju działaniach. Więc taka większe zwrócenie uwagi na te przepływy elektroniczne różnego rodzaju informacji pomiędzy klientami i instytucjami finansowymi. I to był taki dość istotny aspekt, na który zwracano uwagę. Natomiast również mówiono o tym, że jednak patrząc na inne kraje, chociażby również na Wielką Brytanię, to kampania informacyjna dotycząca PPK powinna być o dużo większym zasięgu w stosunku do tego, co zostało zrobione, pomimo tego, że bardzo dobrze oceniona została współpraca z PFR Portal. A czy polityka inwestycyjna, czy ograniczenia, które są nałożone na PPK, ograniczenia inwestycyjne, należałoby w jakiś sposób zmodyfikować, bo może one są nieatrakcyjne dla uczestników?
Wydaje mi się, że dzisiaj mamy stosunkowo krótki okres jeszcze funkcjonowania PPK i chyba to, co zostało zaproponowane na ten moment, się sprawdza. Patrząc również na stopy zwroty i wyniki, które osiągają czy fundusze inwestycyjne, czy pozostałe instytucje oferujące PPK, również to są przecież PTE. Tutaj rzeczywiście ten cykl życia, który został zaproponowany w polityce inwestycyjnej, wydaje się, że ma sens i spełnia swoją rolę.